Dzień dobry dziewczyny, witam się z Wami w nowym vlogu, zaczynamy w poniedziałek rano. Ja słuchajcie, jadę właśnie do Tarnowa na sesję zdjęciową, produktową, na stronę internetową do butiku. Słuchajcie, ja jako modelka w ogóle powiem Wam szczerze, że nie sądziłam, że to się tak będzie rozwijać szybko. Myślałam, że będzie jakaś specjalna modelka i tak dalej, więc ja się dzisiaj tak troszkę ogarnęłam. Skręć w lewo. Włosy zrobiłam, żeby jakoś wyglądać. Oko podkreśliłam rzęsami. No i jedziemy, ale powiem Wam dziewczyny, że jest zimno, jest tylko 3 stopnie. Za 200 metrów skręć w lewo. Dobrze, proszę Pana. Jest zimno i powiem Wam, że rano nawet było trochę białego śniegu, także jakoś nie czuję się tym faktem usatysfakcjonowana. Dobra, to ja się jeszcze tak do Was tutaj na chwileczkę odezwę, a propos słuchajcie tych, tej wyprawki i tak dalej, ciuszków dla Maciejka i dla Gabrysi wyprawkę w ciąży Gabrysia jest, nie? Bardzo serdecznie jeszcze raz tutaj dziękuję wszystkim mamom, które zgodziły się pomóc właśnie Gabrysi. Ja właśnie dostaję informację z, w aplikacji Paczkomat, że mam 4 przesyłki do odbioru. I to są właśnie te przesyłki, tam chyba jedna jest tylko moje zamówienie z Vinted, a tak to przesyłki właśnie od Was dla Gabrysi. I powiem tak, ja wiem, że tam chyba dwie mamy napisały, że będzie tam taka wyprawka typu becik, ochraniacz do łóżka, rożek i tak dalej. I wiem, że tego będzie kilka sztuk, więc tak pomyślałam sobie, żeby zrobić tak więcej dobrego. Ja te wszystkie ciuszki, wszystko co od Was dostanę, przepatrzę, żeby wiecie, żeby nie było na przykład kilka becików, że ja to dam Gabrysi i ona też w sumie, mieszkając na małym mieszkaniu, nie będzie miała co na dobrą sprawę z tym zrobić. Dlatego pomyślałam, że ja to tak przepatrzę i zrobię kolejną gdzieś tam akcję, na przykład, nie wiem, dodam właśnie na posta na Facebooku czy coś takiego, że mam do oddania razem z moimi koleżankami dla innej potrzebującej mamy właśnie takie rzeczy. Albo może Wy macie jakiś pomysł, bo tak jak mówię, ja wiem, że będzie kilka becików, kilka rożków, kilka ochraniaczy do wózka, kilka ochraniaczy do tego, do łóżeczka. Więc wiecie, tak na zdrowy rozum, żeby też Gabrysi nie zagracić tymi wszystkimi ciuchami, zabawkami, bo tego jest multum, tak samo jak i zabawki dla Maciejka, to myślę, że takim dobrze by było tak tą sytuację rozwiązać, chyba że jak Wy macie jakiś właśnie pomysł, to dajcie znać. No i co? I słuchajcie, też dostałam dwa bliki. Jeden od mojej, tak jak mówię, tej koleżanki po fachu, Maci Stuchowa. I ja tam właśnie zamówiłam dla, jako tako też do wyprawki, dla tego Maciejka, zamówiłam matę do zabawy dla takiego niemowlaczka. Zamówiłam komplet takich śliniaczków, jakąś grzechotkę, to są nowe rzeczy. I dla Maciejka zamówiłam jaką tam chyba jakaś zabawka czy maskotka z Binga, bo on bardzo lubi Binga i to też jest nowa rzecz. I za tego blika właśnie od Madzi, tam dorzuciłam też jeszcze od siebie, zamówiłam te rzeczy. I dodatkowo jeszcze drugi blik poszedł od Emilki. Także Emilko, też tak jak z Tobą mówiłam prywatnie, będę rozmawiać z Gabrysią właśnie i też jak zobaczę właśnie co tam wszystko przyjdzie, żeby kupię jej za te pieniążki coś, czego nie będzie miała w tych przesyłkach. Także ja Wam powiem, że w ogóle nie spodziewałam się, że będzie taki pozytywny odbiór właśnie tej gdzieś tam mojej akcji, nie akcji, bo ja sobie zdaję sprawę z tego, że wszyscy mamy ciężko, że wcale nie jest tak łatwo, jakby się wydawało i na dobrą sprawę ogromnie doceniam osoby, które nie mają za wiele, nie mają jakichś majątków, a i tak się chcą, słuchajcie, chcą się dzielić. Także no jestem dumna. I ja powiem, ja mam nadzieję, że Was też tak
środku po prostu cieszy to, że macie, że miałyście możliwość i mogłyście dołożyć gdzieś tam cegiełkę, żeby właśnie Gabrysi pomóc. Także ja dzisiaj jak to wszystko poodbieram, ja to będę patrzeć i jeszcze w tym tygodniu właśnie się z Gabrysią umówię, że ja do niej to zawiozę, pokażę i tak dalej, więc fajnie, fajnie, fajnie. A tymczasem słuchajcie, jadę sobie powolutku, nie pali mi się, jest droga spoko, także jadę na tą sesję. No, pierwszy raz jako modelka, słuchajcie, no dobra, może nie pierwszy, bo tam swego czasu jakieś takie sesje, ale to takie bardziej charakteryzatorskie, o. Także no zobaczymy, dobrze, mam nadzieję, że zdjęcia będą piękne, bo stylizacje są naprawdę rewelacyjne, dziewczyny, powiem Wam. Taka naprawdę klasa i to, co Wam chcę powiedzieć, to te ciuchy w tym butiku nie będą oklepane. Jak sobie jakiś ciuch z butiku kupicie, to ja Wam gwarantuję, że nigdy w Waszej wiosce czy tam w mieście nie będzie chodził w takich ciuchach. No. Także super. Jezu, dziewczyny, wracam do domu. Ja Wam powiem, że zeszło nam trochę. Nic nie nagrywałam z tej sesji. Jakieś tam urywki ponagrywałam, dziewczyny, ale tylko z tego. W pionie zrobię to na Instagrama. Dlaczego? Dlatego, że przecież ja byłam modelką. Na czasie nam zależało, więc cały czas przebiórka, rozbiórka, przebiórka, rozbiórka. Ale muszę Wam powiedzieć, że bardzo fajna atmosfera i przede wszystkim bardzo profesjonalna pani fotograf Karolina, także myślę, że będzie super. I powiem Wam szczerze, że zeszło nam 3 godziny i tak by się wydawało, że to jest łatwa robota. A wiecie, przy zdjęciach takich typowo produktowych, powiedzmy fashion, modowych i tak dalej, bardzo często trzeba stać spiętym w nieruchomej pozycji, żeby tu dobrze rękę ułożyć, tu dobrze nogę ułożyć, żeby dany ciuch się dobrze układał i prezentował. No więc powiem Wam, że jestem wymordowana. Nie no, zaraz będziecie pisać, że o Boże, ale się napracowała i tak dalej. Ale słuchajcie, ja się bardzo cieszę, że mam teraz znowu kolejną pracę. Nie, żebym teraz się tylko tym zajmowała, absolutnie nie. Cieszę się, że mam kolejny etat, powiedzmy, o, tutaj makijaże, tutaj zlecenia na YouTubie, tutaj jeszcze teraz będzie butik, także no muszę Wam powiedzieć, że jest fajnie. I wiozę ze sobą jeden, o, tutaj widać czarny garnitur. No, ten garnitur to jest, powiem Wam, sztos. Jakość materiału też jest naprawdę zarąbista. Nie, no na pewno, słuchajcie, ten garnitur czarny nie umywa się do tego, co kupiłam sobie w Sinsay, umówmy się. Jadę, słuchajcie, do domu, jeszcze wcześniej tylko wstąpię do tego paczkomatu odebrać przesyłki, no dla Gabrysi, bo przyszły, i do sklepu coś do jedzonka kupić i do domu. No i ten tydzień już siedzę w domu, tylko w piątek jadę robić transmisję, czyli do roboty. Będziemy, w piątek jest pierwsza właśnie transmisja, słuchajcie, linka macie na dole w opisie do Facebooka i transmisję zaczniemy tak o godzinie 18, no tak myślimy, żeby tak 18 właśnie z haczkiem jakimś małym, pewnie może obsuwa jakaś będzie, no zabieramy się za transmisję, a ten tydzień zapowiada się też taki troszkę intensywny, jeżeli chodzi o główkę i pracowanie, poruszanie szarych komórek, trzeba wymyślić też kampanię reklamową, promocję, bo za udostępnienia, słuchajcie dziewczyny, będzie losowanie później osoby, która najwięcej razy gdzieś tam coś będzie aktywna, czy też właśnie udostępnia naszą transmisję, będzie do wygrania ciuch z butiku, więc słuchajcie, spoczko. Dobra, jadę dziewczyny. Dobra dziewczyny, kończymy dzisiejszego vloga. Proszę bardzo, to co mi się aktualnie udało uzbierać właśnie dla Gabrysi, ale powiem Wam szczerze, że tych paczek jeszcze idzie chyba ze 3, bo są w trakcie nadania i przede wszystkim tak, właśnie za tego blika, co Wam pokazy, mówiłam od Madzi, zamówiłam jej Gabrysi
No przefantastyczny, słuchajcie, taką matę. Tutaj są też piłeczki, jakieś zawieszki. Tutaj mamy ten pałąk taki, który się tutaj zapina. I patrzcie, tutaj może być taki fajny basenik na te piłeczki. Powiem Wam szczerze, że ja nawet nie wiedziałam, to znaczy nie wiedziałam, jak to się była malutka, to tego typu mat nie było. A to jest naprawdę bardzo fajne. Jakieś takie, no super. I do tego, tak jak Wam mówiłam, zamówiłam jeszcze od Madzi właśnie o taką grzechotkę, a także śliniaczki. Proszę bardzo, nowe. Także tak to wygląda. Tutaj, słuchajcie, mamy paczuszkę od kolejnej z Was. Ja przepraszam, że nie będę teraz wymieniać tu imionami, bo ja naprawdę nie pamiętam, ale dziewczyny, wiecie, pisałyście do mnie na Instagramie i wiecie, który, jak oglądacie, to wiecie, która jest po prostu od kogo. Tu kojarzę właśnie, że jedna z Was napisała mi właśnie, że kupiła po prostu w Pepco i zobaczcie, no ja jestem, powiem Wam dziewczyny, naprawdę mega wzruszona. Cała paczuszka nowych ciuszków z Pepco, przepięknych. Ja Wam w ogóle muszę powiedzieć, dziewczyny moje kochane, że ja uwielbiam tego typu rzeczy oglądać. Tutaj mamy kolejną paczkę właśnie, są tu też rzeczy dla tego małego Maciusia, dużo, słuchajcie, też z metkami, widzicie, że tego jest naprawdę sporo, jakieś grzechotki, spodenki, butelki. Ja Wam powiem szczerze, że naprawdę, o, ja jestem w szoku. Tutaj mamy zabawki od Madzi, to akurat pamiętam, z nią się właśnie spotkałam przy Oszą. Zabawki bardzo fajne i też buciki dla Maciusia i tu cała torba, słuchajcie, ciuszków dla Maciusia, z czego się bardzo cieszę. Nie przeglądam tego, wiecie, nawet nie przeglądam, tak to, słuchajcie, zapakuję do samochodu, umawiam się z Gabrysią i jej to po prostu zawiozę, ale muszę Wam powiedzieć, że teraz nic, tylko bym mogła mieć jeszcze jedno dziecko i możecie mi, dziewczyny, wyprawki robić. Nie, no śmieję się, bo naprawdę jestem bardzo wzruszona, że zobaczcie, samo to tutaj, wszystko jest, tak jak mówię, nowe. No ja się wzruszyłam. Dzięki Wam, dziewczyny, bardzo, a myślę, że Gabrysia to będzie po prostu przeszczęśliwa i bardzo się cieszę, że są też rzeczy dla Maciusia. I tak jak mówię, to nie jest wszystko. Ale z tym jadę w tym tygodniu do Gabrysi, także kończę dzisiaj tego vloga, bo już po prostu jestem wymordowana, bo dużo rzeczy w domu robiłam. Tak, tu mamuś, do pana chcesz iść? Gdzie masz pana? Kto tam przyszedł? Kto przyszedł, mamuś? Pan przyszedł już w końcu? Siedzieć w końcu? Tak? Tak. No, także żegnam się z Wami. Bardzo dziękuję za te naprawdę paczki. Jesteście po prostu przekochane i wielkie dziewczyny.